Kolejny nakaz aresztowania wobec Zbigniewa S. Kolejny europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa S. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga na wniosek prokuratora wydał w piątek kolejny europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa S. Postanowienie zapadło w toku postępowania dotyczącego wyłudzania podatku VAT w wysokości 2 milionów złotych i usiłowania wyłudzenia 5 milionów złotych poprzez pozorowanie obrotu nieruchomościami, poinformowała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Jak przekazała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga, śledczy ustalili, że w okresie od maja 2011 rok do czerwca 2013 rok Zbigniew S. wykorzystując przepisy, dzięki którym spółki nabywające nieruchomości miały prawo do odliczeń podatkowych, wyłudziło od Skarbu Państwa ponad 2 milionów złotych. Wyłudzenie na kwotę 5 milionów złotych usiłował również wyłudzić kwotę niemal 5 milionów złotych, do czego jednak nie doszło w wyniku działań kontrolnych urzędów skarbowych, poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prokurator Katarzyna Skrzyczkowska. Jak podkreśliła Skrzyczkowska, Zbigniew S. wykorzystywał powiązane z nim spółki, które wyłącznie na potrzeby wyłudzenia podatku sporządzały umowy kupna i sprzedaży 3 nieruchomości. W nielegalnym procederze brała udział żona Zbigniewa S., Iwona S. i dwaj mężczyźni. Po wyłudzeniu pieniędzy przestępcy podjęli działania zmierzające do wyprania pieniędzy. W przypadku małżeństwa S. czynności te umożliwiły im kupno domu, w którym Zbigniew S. mieszkał przed ucieczką z Polski przed organami ścigania, przekazała prokurator Skrzyczkowska. Prokurator postawił Zbigniewowi S. łącznie 6 zarzutów oszustwa lub usiłowania oszustwa, 6 zarzutów wyłudzenia zwrotu podatku VAT i 2 zarzuty dotyczące prania pieniędzy. Drugi europejski nakaz aresztowania w grudniu 2020 rok. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Zbigniewa S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy od dnia zatrzymania. Piątkowe postanowienie sądu dotyczące N.A. jest konsekwencją ucieczki podejrzanego z kraju i uniemożliwienia wykonania izolacyjnego środka zapobiegawczego, podała Skrzyczkowska. Jest to już drugi europejski nakaz aresztowania za Zbigniewem S. wydany w ostatnim czasie. Poprzedni wydał Sąd Okręgowy w Lublinie w toku postępowania dotyczącego przestępstw gospodarczych popełnionych przez Zbigniewa S. Jak poinformowała prokuratura, Zbigniew S. to wielokrotny przestępca kryminalny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat sądy wydały przeciwko niemu 21 prawomocnych wyroków skazujących. W toku pozostaje szereg kolejnych spraw karnych, w tym m.in. przedmiotowa sprawa, w której wydano N.A. Wałęsa broni Zbigniewa S. W obronę Zbigniewa S. zaangażował się m.in. były prezydent Lech Wałęsa. Wprost dotarł do pisma, które 24 listopada UB.rok. Lech Wałęsa wysłał do norweskiego urzędu imigracyjnego. Wałęsa zwrócił się do Norwegów z pozytywną rekomendacją dotyczącą wniosku o azyl polityczny dla S. W ocenie Wałęsy Zbigniew S. jest osobą prześladowaną z powodów politycznych. Kilka dni temu portal TVP Info informował o tym, że o azyl dla Zbigniewa S. zabiegał u władz Norwegii dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski. W maju ubiegłego roku portal niezależna.pl pisał o tym, jak Czuchnowski zaangażował się w obronę i zrzutkę pieniędzy dla Zbigniewa S. Pomóżmy. Ten człowiek jest ciężko chory. Areszt to dla niego śmierć, napisał 8 maja na Twitterze Czuchnowski. Na Czuchnowskiego spadła fala krytyki. Nawet ze strony redakcyjnego kolegi Pawła Wrońskiego, można przeczytać na portalu.